Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brudnego Geeka. Przyszła do mnie kolejna paczka z wydawnictwa Amit. O, tu jest potwierdzenie, że to jest to wydawnictwo. Więc zajrzymy sobie do środka. Jest tam kilka tytułów, które w niedawnym czasie pojawiły się na rynku. Może nie wszystkie z nich są takimi mega totalnymi świeżynkami, ale zobaczymy, jak one wyglądają, jakie są dodatki i tak dalej. No, a jak widzicie, zatoki dalej mnie trzymają, więc to nie jest nic przyjemnego. No dobra, trzeba zasiać trochę terroru i użyć oczywiście noża do tego, żeby dostać się do kartonu. Ja to w ogóle nagrywam w niedzielę rano, więc jeśli jestem nieco zaspany, to przepraszam, ale weekend zobowiązuje do tego, żeby odpocząć. A że też dzisiaj będę składał jeden z zestawów, który zobaczycie w przyszłym tygodniu, właściwie w tym tygodniu, bo widzicie to już w tym samym tygodniu, co i ta recenzja się pojawi. No to muszę rano coś ponagrywać, żeby później zdążyć to poskładać. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy tutaj trochę takiego kartonowego wypełniacza, ale on sobie już wędruje dość swobodnie na bok. No i wyciągam zawartość. I przyznam szczerze, że jeśli chodzi o zawartość, to część tego na pewno znacie. Aczkolwiek jest tutaj też jedna taka pozycja, którą dodatkowo bardzo chciałem mieć, bo gdybym jej nie miał, to musiałbym kupić zestaw, a chodziło mi o jeden dodatek, który tu się pojawił, ale to o tym oczywiście za chwilkę. Na początek może to, co już widzieliście wielokrotnie gdzieś tam na innych kanałach, bo pojawiało się na przykład u Klockozaura, pojawiało się u Pudiego, jak dobrze pamiętam, więc na kilku różnych kanałach mogliście to zobaczyć. Lloyd Malina też pokazywał, więc ogólnie rzecz biorąc, gdzieś tam to już po necie krąży. Witaj w Hogwarcie to jest taka książeczka z Harrym Potterem i przyznam szczerze, że jeśli do tej pory, chociaż patrząc na przykład tutaj, ale dobra, ja jestem fanem Pottera, ale ci, którzy kupują Lego, no wydaje mi się, że nie mogli ominąć w ogóle tematów około Potterowych. Tutaj dostajemy minifigurkę Harry'ego Pottera razem z akcesoriami. Jeśli chodzi o akcesoria, one są naprawdę bardzo, bardzo dobre, bo za no, kilkanaście złotych otrzymujemy, zobaczcie, minifigurkę taką standardową, ale do tego jest miotła. Jest ten nadrukowany tile 2x2 z okładką proroka codziennego. Mamy tutaj Hedwigę i oczywiście dwie różdżki, bo jedna jest zapasowa. I wydaje mi się, że jeśli ktoś do tej pory w jakiś sposób, a interesuje się Lego, nie miał styczności z figurką Harry'ego Pottera albo w ogóle z innymi minifigami z tego uniwersum, to pewnie wyszedł wczoraj ze stodoły, ale ogólnie rzecz biorąc, to wydaje mi się, że jest to bardzo dobry start, żeby w to uniwersum wejść, żeby niewielką ceną, niewielkim kosztem wejść w posiadanie głównego bohatera w wersji Lego. No i po prostu zapoznając się z tymi wszystkimi, zobaczcie, łamigłówkami i tak dalej, historyjkami, które tu się gdzieś pojawiają. O, na przykład Patronusy. Cyk, i od razu coś dla tych, którzy dobrnęli przynajmniej do trzeciej części Harry'ego Pottera. Więc naprawdę jest tutaj fajna taka zajawka, jak się w to uniwersum wkręcić. Przez to, że jestem fanem Pottera, to rekomenduję jak najbardziej, bo tak jak mówię, fajny dodatek. W ogóle jeden chyba z lepszych w ostatnich czasach, bo nie jest to żaden dubel, jest to coś nowego i tak dalej. I jest to świeżynka. Teraz coś, co widziałem, ale nie wiem, czy w internetach, czy nie. Zabawy urodzinowe. To jest taka książeczka, gdzie dostajemy znowu coś świeżego. W ogóle zobaczcie, tutaj ten blisterek jest w kształcie balona. Dostajemy minifigurkę dziecka, które może być chłopczykiem lub dziewczynką. Zobaczcie, mamy tutaj fryzurę dziewczynki, tu fryzurę chłopca i główki również są dopasowane dla dzieci obu płci. Tutaj składamy sobie prezent, a tutaj mamy coś, co na przykład fani Castle, tego klasycznego, dość starego, mogą się na zobaczenie tego elementu po prostu tak zrobić, tak i moczy wyjdą, dlatego że no to jest taka typowa różdżka właśnie takiego, wiecie, Merlina z Castle, czy tam innego czarodzieja. Książeczka jest dość gruba. O, tu w ogóle jest jeszcze informacja, jak złożyć dziecko z Lego na różne sposoby, właściwie na dwa. Jest tutaj mnóstwo łamigłówek nawiązujących oczywiście do urodzin, bo jest to taka książeczka, która ma promować tą ostatnią serię minifigurek regularną, czyli nie na licencji, tak jak mieliśmy teraz Pottera i oczywiście jeszcze bardziej teraz Lego Movie 2, tylko tą wcześniejszą właśnie imprezową. Właśnie nawet policjant się tu pojawia i to w czterech kadrach. Ktoś miał naprawdę spore szczęście. O, a tutaj taka, zobaczcie, foteczka zbiorowa wszystkich minifigurek, które w serii się pojawiły, więc wydaje mi się, że też fajna taka broszurka. O, jeszcze naklejki w ogóle są. To jest dodatkowy plus.
Ja lubię naklejki, tutaj sporo kolorowych naklejek się oczywiście pojawia, ale sam dodatek jest fajnie przemyślany, że można to podarować zarówno Michałkowi, jak i Basi i dajecie coś takiego i możecie powiedzieć: o Michałku, a tutaj twoja figurka możesz sobie złożyć, a Michałek ma siostrę Basię i Basia też może sobie złożyć, bo oczywiście są uniwersalne. Fakt faktem, nie ma szerszego wyboru, jeśli chodzi o wygląd fryzurek, bo jest tylko jedna dziewczęca, jedna chłopięca, ale zawsze jest to jakiś dodatkowy bonus. Tutaj akcja zabawa i to jest w ogóle książeczka, która kiedyś chyba do mnie dotarła, ją gdzieś wrzucałem na Insta, ale skoro już przy niej jesteśmy, to też wam ją pokażę. To jest książeczka z tej takiej, powiedzmy, podstawowej serii książek od Amitu z minifigurką. Tutaj mamy akurat minifigurkę Nurka i kilka klocków, tak dokładnie to 3 plejty jednego Bricka. I przyznam szczerze, że cały czas zastanawiam się, dlaczego akurat w tej książeczce pojawił się Nurek, bo co ma Nurek do akcji z zabawy? Okej, pewnie ktoś się przebrał, bo to również jest książeczka, która nawiązuje właśnie do tej serii minifigurkowej regularnej ostatniej, ale Nurka tam nie było, więc ktoś po prostu przebrał się za tego Nurka. Pojawiają się tutaj w ogóle też bohaterowie chyba z poprzednich serii. Tak, dokładnie. Bohaterowie z poprzednich serii minifigurkowych też się pojawiają. Na przykład, o, zobaczcie, tutaj mamy człowieka banana, mamy Meksykanina, człowieka kukurydzę, Francuz gdzieś tam się schował, aha, musiał się schować, bo tylko widzę buldożki, więc to też jest taka po prostu dość krótka broszurka z figurką Nurka, więc jeśli na przykład nie posiadacie Nurka, a chcecie w jego posiadanie wejść, jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie, aczkolwiek no jakby mało zaskakujące. Zdecydowanie fajniejszym rozwiązaniem jest ta poprzednia książeczka, gdzie mamy chłopczyka i dziewczynkę, bo jest to coś świeżego, coś nowego, coś czego wcześniej nie mieliśmy i to jest naprawdę wow. No dobra, a na koniec, pam para pam, zobaczcie, Lego Disney Księżniczki i mamy tutaj, pomijam jakby też ciekawe elementy, które się pojawiły, bo na przykład ta wielka muszla jest naprawdę super, ale tutaj jest Krab Sebastian. Nie wiem, czy wy jeszcze teraz na przykład oglądacie takie seriale animowane Disneya, ale kiedy ja byłem mały, to wychowałem się na Kaczych Opowieściach, na Aladynie, tym odcinkowym serialowym, właśnie też na Małej Syrence, na Gumisiach i to były takie kreskówki, które bardzo dobrze mi się do tej pory kojarzą. No i jak zobaczyłem, że to jest Krab Sebastian, to stwierdziłem, no muszę to mieć. Jeszcze Florek by się przydał, może kiedyś pojawi się Florek. Florka też na okładce tutaj widać, bo te figurki, właściwie ta figurka, Sebastian, wygląda naprawdę świetnie, jest przeuroczy, jest prześliczny i naprawdę dostajemy tutaj parę fajnych elementów. Ja wam zresztą pokażę na instrukcji składania, nie chcę się teraz tego rozsypywać. Zobaczcie, mamy tutaj tak, jest wodorost, jest kryształ w kształcie serca, w ogóle to jest dual, jest gwiazdka, trochę roślinności. Świetna ta jedna część muszli, naprawdę to mi się podoba i jestem fanem tego elementu. No i na końcu wrzucamy sobie Kraba Sebastiana. Szkoda, że nie pokuszono się, żeby tutaj zrobić takie, wiecie, bębenki, bo jak Mała Syrenka się zaczynała, to tam był fragment w tym intro, gdzie tak Sebastian właśnie naparzał bębenki i to było bardzo, bardzo fajne. Ale po prostu dzięki temu mam Sebastiana. Oczywiście w środku mamy, tak, tutaj jest jakaś historyjka, jak Arielka wstaje i dziarsko sobie idzie, tylko że już widzę, że ma nogi, więc aha, bo ona w ogóle najpierw miała ogon, potem nogi, robi zakupy, tarza się na plaży i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się i inne księżniczki Disneya, jest na przykład Królewna Śnieżka. Czy ktoś jeszcze jest? Jakiś, nie wiem, Kopciuszek? A jest. A nie, to Śpiąca Królewna. I znowu Arielka. Także nie wiem, czy zawartość was będzie interesować, ale same elementy są spoko, nawet bardzo spoko. No i tak jak mówię, ta figurka Sebastiana bardzo mocno daje radę i mieć ją musiałem. W każdym razie to, co dzisiaj zobaczyliśmy, no to są 4 tytuły, jeden taki naprawdę mega świeży, a reszta już od jakiegoś czasu jest dostępna na rynku i pewnie je wcześniej widzieliście. I pytanie do was, takie standardowe, czy może i niestandardowe, która z tych książeczek w waszej opinii jest najlepsza, najciekawsza pod kątem zawartości dodatku, no bo tutaj będziemy trochę nie do końca obiektywnie oceniali książeczkę, bo jedna jest o minifigurkach, druga jest o księżniczkach, trzecia jest o Potterze, więc ja bym na przykład powiedział, o, Potter, a uważam, że w tym wypadku Krab Sebastian jest najlepszy, ale czy Krab Sebastian, no bardzo teraz mi odbiło światło, czy Krab Sebastian, czy akcja zabawa z Nurkiem, to jest jakby ranking, czy zabawy urodzinowe, czy Witaj w Hogwarcie. Co jest w waszej opinii najlepsze? Bo mój ranking wygląda tak, że w pierwszej kolejności jest Sebastian, to jest pierwsze miejsce, Harry Potter drugie, no i zabawy urodzinowe trzecie, akcja zabawa, no przez to, że nurków posiadam w różnej ilości, różnych nurków, no to wydaje mi się, że akcja zabawa spada tak u mnie na sam dół w rankingu, ale wy możecie sądzić inaczej, piszcie,
co uważacie za słuszne, jakie wasze są opinie na temat najlepszej książeczki z dzisiejszego odcinka. No, a na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!